Tá, toma dele a. De. Convocar aqui. Gindo uma nova. Ainda não sei que. Não me Najpierw chciałbym przekazać pozdrowienia wszystkim lamom, wszystkim przyjaciołom w Darmie, wszystkim tulku, wszystkim mnichom, w szczególności mniszkom, które studiują w Siedrach, wszystkim przyjaciołom w Darmie, którzy słuchają tych nauk przez internet. Tá, Dinde. Pama de Jimmy, Chichu, me. Jumbo de Chadi, ale. Tá, Dinde, Shuadi. Dzisiaj mamy już siódmy dzień tych nauk, Aryakszema, nauk wiosennych. Więc dzisiaj przejdziemy do kolejnej strofy autobiograficznych pochwał o dobre czyny. Przejdziemy do 14 strofy teraz. Zgodnie z podziałem opisanym w komentarzu Sangye Paldruba, ta medytacja nad względną bodhicittą dzieli się na wymianę siebie na innych oraz na przyjmowanie przeszkód, wprowadzanie przeszkód na ścieżkę. I jesteśmy przy tym właśnie drugim punkcie. I doszliśmy do czwartego punktu, czy jakby pomniejszego punktu, w którym jest wprowadzanie przyjemnych słów na ścieżkę. Ta strofa brzmi tak. Prawe czyny i skutki zrodzone z nadziei na odpłatę, takie jak przymilne słowa czekające pochlebstwa, nie mogą służyć prawdziwemu przebudzeniu. Jak można zawłaszczyć prawość i jej skutki? Mam to za jeden z moich dobrych czynów. Ora da yang de no duro de sin do da a de na se Tu w tekście wkradł się w błąd. Czy trzeba było poprawić? To jest ta 14. strofa, w której Mecia Dorje objaśnia, jak przyjmować przymilne słowa, wprowadzać je na ścieżkę. Jest taki przypis, który mówi o tym, że porzucanie takiego nastawienia, że różnymi że ten pan, że ten mistrz pokazał, by był przykładem tego, żeby nie wykorzystać jakby pochlebstw i nie angażować się w żadne aktywności, które będą łudzić ludzi po to, by otrzymać od nich jakąś nagrodę. W dzisiejszych czasach większość ludzi chwali, którzy są chwaleni za to, że angażują się w coś dobrego, czy też mówią coś dobrego, uważają to za dobrą rzecz i niestety ponosi ich bardzo często później, że zaczynają popełniać błędy. I w ten sposób wykorzystują tego rodzaju rzeczy po to, by ukrywać swoje własne błędy, swoje własne słabości. Czasami jest tak, że mamy jakby okazję powstrzymać kogoś przed robieniem czegoś złego, ale nie chcemy tej osoby obrazić.
Więc zamiast powiedzieć coś wprost i użyć takiej bezpośredniej mowy, mówimy coś obojętnego albo przymilnego. I w ten sposób jakby nie wykorzystujemy tej okazji, by kogoś powstrzymać, by pokazać mu, że robi błąd. W ten sposób inni nas zaczynają chwalić. O, ta osoba nigdy nie powiedziała nic niewłaściwego, ona zawsze mówi w taki czysty, właściwy sposób. I ponieważ chcemy utrzymać taką reputację siebie jako osoby, która mówi zawsze we właściwy sposób, nigdy nie wytkniemy nic nikomu i nigdy nie powstrzymamy nikogo przed robieniem czegoś złego. To jest taka pseudozasługa. To nie jest takie. Ludzie nie lubią być krytykowani, prawda? Więc nie chcą być krytykowani za to, co robią. Bardzo często mają nadzieję, że zrobią coś, za co będą chwaleni. Wobec czego bardzo ludzie, żeby uniknąć krytyki, po prostu chwalą innych, bo jak pochwalą innych, to ta osoba jakby czuje się zobowiązana, by ich również pochwalić, a nie krytykować w zamian, prawda? Więc bardzo często chwalimy innych po to tylko, by uniknąć krytyki, by się po prostu komuś przymilić, by się podlizać najzwyczajniej w świecie. Jak powiedziałem wcześniej, Micio Dorje miał zupełnie inną osobowość i miał tego rodzaju charakter, że bez względu na to, czy ktoś był wysoko postawioną osobą, czy nisko postawioną osobą, bogatym, czy biednym, wpływowym lub nie, on jakby traktował ich w bardzo taki prostolinijny, bezpośredni sposób. Mówił do nich w bezpośredni sposób. Nigdy nie pochlebiał im po to tylko, by ich pochwalić, dla samego pochlebstwa. Nigdy nie miał jakichś takich podwójnie, nie miał ukrytych intencji, takich jak, o, jak powiem mu coś miłego, to on też mi powie coś miłego, tak? Będzie mnie dobrze. Jak ja go dobrze potraktuję, to on też lepiej. On nigdy tak nie postępował. On nigdy tego. Takich trików nie czynił. Bardzo często po prostu on nigdy nie myślał o tym, co przyniesie mu korzyść w tym życiu, co będzie bardziej korzystne. Bardzo często schlebiamy innych po to, by uzyskać jakąś sławę, jakąś dobrą reputację. Czasami, ale bardzo często to, co robimy, jest tylko taką pseudozasługą, taką, to tylko zdajemy się być człowiekiem o łagodnym usposobieniu, który nigdy ni, o, o niczym, nik, o nikim źle nie mówi i tak dalej. Chcemy utrzymać tego rodzaju obraz siebie i po to używamy jakby, tylko po to używamy tych dobrych, miłych słów. Oczywiście tego rodzaju jakby zasługa nie przynosi, nie będzie prowadziła do wyzwolenia ani do odrodzenia wyższych światów. W zasadzie to robiąc tego rodzaju rzeczy, nie myślimy w ogóle o przyszłym życiu. Myślimy tylko o tym, jakie korzyści to przyniesie nam w tym życiu. W ogóle nie myśli, więc tego rodzaju pseudozasługa jakby skupia się tylko i wyłącznie na takim tymczasowym, doczesnym pożytku. Micio Dorje nigdy nie uważał, żeby tego rodzaju zasługa była w ogóle nam potrzebna, czy w ogóle jakkolwiek znacząca i jakby nie przejmował się nią.
Meciadorczy mówił, że jakby wiele ludzi przychodziło się spotkać z Meciadorczy, tak? Miało z nim jakąś więź i przychodziło do niego. I wielu z nich miało nadzieję, o, może opowiem coś o sobie, albo o tym, co zrobiłem, może Karmapa mnie pochwali, albo wynagrodzi mnie jakoś za to, czy coś w tym stylu. Z wielu ludzi przychodziło do Meciadorczy z takim nastawieniem. Kiedy to tak się nie działo, to byli bardzo rozczarowani, albo nawet źli. I zaczynali mówić bardzo źle o Meciadorczy. I jakby oczerniać go w jakiś sposób. Ale bez względu na to, jak bardzo się starali, Meciadorczy po prostu nie dbał o to. Nie zwracał na to uwagi. Na przykład, kiedy mamy dla przykładu wyższe światy, tak? Kiedy praktykujemy samadhi, to mamy dużą szansę, aby udać się do tych wyższych światów poza pożądaniem. Natomiast w świecie pożądania mamy te niższe światy. Mówi się, że kiedy mamy dość zasługi, by opuścić ten świat pożądania i udać się do wyższego świata poza pożądaniem, to te wszystkie mary się jakby zmawiają i starają się nas ściągnąć w dół i wzbudzić w nas jakieś pożądanie. W tym momencie najlepszą reakcją dla nas, dla takiego przyszłego bodhisattwy w zasadzie, dla kogoś, kto ma szansę, aby stać się właśnie w tej chwili bodhisattwą, jest reagowanie życzliwością i dobrocią. Jeżeli bodhisattwa zareaguje życzliwością i dobrocią na tego rodzaju pokusy, to jego szanse na opuszczenie samsary jest jeszcze większa, staje się jeszcze większa. Staje się bardzo szybko osiąga wyzwolenie, bardzo szybko. Kiedy pracujemy z różnymi istotami, które cierpią, którym staramy się pomóc w samsarze, to oczywiście, że zawsze zdarzy się ktoś, kto będzie miał wobec nas jakieś złe intencje, albo kto nam odpłaci złem, albo kto będzie na nas zły za to, co robimy i tak dalej. Albo wszelkie inne nieporozumienia będą wchodziły w grę. Więc jedynym w zasadzie sposobem na to jest reagowanie życzliwością. Niektórzy ludzie w naszym społeczeństwie, w tych czasach, jakby popadają w tak duże cierpienie i ból, czasami nawet mylą to cierpienie z taką przyjemnością. Myślą sobie, o, w ten sposób osiągnę pewne wpływy albo osiągnę pewne bogactwo. I może jest to metoda, poprawić swoją reputację, osiągnąć coś i tak dalej. Jakby mylą to cierpienie z przyjemnością. Chcą, żeby ludzie dobrze na nich patrzyli, żeby ich chwalili za to. Powinniśmy spojrzeć na prawdziwy jakby obraz tej sytuacji i czuć współczucie dla tych ludzi. Meciadorczy bardzo dobrze to rozumiał. Kiedykolwiek on chwalił innych, to cokolwiek mówił, zawsze docierał do sedna sprawy, zawsze mówił to jakby z głębi bardzo, bardzo głębokiego zrozumienia. Zawsze się zastanawiał,
Czy pochwalenie tej osoby przyniesie jej i lub innym jakieś korzyści, jakiś prawdziwy pożytek? Nawet kiedy robił różne żarty z kogoś, albo kiedy po prostu zwyczajnie rozmawiał z kimś, to zawsze dawał rady, które były bardzo mądre i bardzo głębokie. Zawsze się zastanawiał nad tym, co powiedzieć, żeby czy mówiąc to, czy to przyniesie pożytek. Bardzo często trafiał w sedno i mówił rzeczy bardzo głębokie, bardzo mądre, i ludzie się nawet zastanawiali, czy nie powinienem tego zaraz sobie spisać, bo to było tak mądre. Więc jakby nagle w trakcie zwykłej rozmowy przekazywał jakieś bardzo, bardzo interesujące pouczenia na temat bodhicitty, na temat praktyki i tak dalej. Więc zawsze jego rozmowa z nim, jego słowa były zawsze pełne znaczenia. Co to znaczy w praktyce bodhisattwy ważna jest właściwa mowa, prawda? Dobra mowa. Co to znaczy? To w zasadzie to dobro, Micio Dorje był jakby takim uosobieniem takiej dobrej, szlachetnej mowy. Więc w tej 14 strofie, tym 14 dobrym czynie, więc jakby głównym punktem jest to, że kiedy robimy coś dobrego albo chwalimy innych, to nie powinniśmy oczekiwać w zamian ani pochwał, ani niczego dobrego, ani po prostu niczego nie oczekiwać. Nie powinniśmy myśleć, o, dzięki temu ci ludzie polubią nas na Facebooku. Na Facebooku daje się lajki, prawda? Więc kiedy będziemy chwalić innych po to, żeby dostać lajka, to lepiej tego nie robić. Ta stanza została napisana 300-400 lat temu, więc powinniśmy pomyśleć nad tym, jak ona odnosi się do naszej obecnej sytuacji, do obecnych czasów. Główną rzeczą, którą Micio Dorje chciał tutaj przekazać, było to, żeby nie chwalić innych po to, żeby coś w zamian zyskać. Żeby odzyskać podobne pochwały, żeby uzyskać na przykład jakieś zaszczyty i tak dalej. Na przykład te dobre rzeczy, wszystkie rzeczy, które teraz wykonujemy, dobre rzeczy, które teraz robimy, nie powinniśmy ich robić po to, by ktoś nas chwalił albo by dla sławy i tak dalej. Główną przyczyną, główną intencją robienia jakichś dobrych czynów teraz kiedy je wykonujemy, nie powinniśmy nic w zamian oczekiwać. Co się dzieje, natomiast co robimy dzisiaj, co się dzieje bardzo często w dzisiejszych czasach, to można bardzo łatwo zaobserwować. Na przykład są ludzie, którzy na przykład idą do sklepów, kupują bardzo modne, drogie ubrania. Ludzie generalnie, oczywiście jeśli chodzi o mnichów, mniszki, to my nosimy po prostu szaty, natomiast większość innych ludzi po prostu lubi ubierać się ładnie, a potem ci ludzie patrzą, pod jakim kątem zrobić sobie selfie, żeby było widać, jakie mają sprawdzają, jak najlepiej wyjdą, pod jakim kątem, pod jakim światłem. Potem robią zdjęcie, żeby było widać, jak ładnie wyglądają. A potem jakby przerabiają te zdjęcia po to, żeby nie wyglądać grubo, żeby wyglądało na to, że mają długie nogi.
Więc nawet bardzo często te same wysiłki w znalezieniu odpowiedniego konta jakby w obiektywie nie wystarcza. Często trzeba poprawiać to zdjęcie. Na przykład w komputerze można zmienić jakby odcień skóry, sprawić, że nasza twarz będzie wyglądała szczuple i tak dalej. I potem wrzucają te zdjęcia do internetu i oczekują pochwał. O, wrzuciłem takie ładne zdjęcie, teraz ile dostanę za to lajków? I tak z nadzieją czekają. Ile dostaną lajków za to? Bardzo często to są zupełnie sztuczne zdjęcia. To tak naprawdę nie są, czasami kiedy spojrzymy na zdjęcie i na rzeczywistą osobę, to tak jakbyśmy patrzyli na dwie różne twarze. Tak bardzo się te zdjęcia różnią. Więc kiedy spojrzymy na to, jak ludzie to robią, to jest to bardzo oczywiste, że robią to tylko i wyłącznie dla pochwał. Tylko po to, by inni postrzegali, widzieli w nich jakieś piękne osoby albo fajne osoby. Ja nie mówię, że to jest jakaś bardzo zła rzecz, ale to jest po prostu bezsensowna rzecz. Na przykład są w Tybecie na przykład ludzie, którzy na przykład są takie sytuacje, kiedy ludzie na przykład po raz pierwszy albo w taki wyjątkowy idą na przykład do lasy, do świątyni Dzonang, albo bardzo długo nie widzieli swojego rdzennego guru i wreszcie mogą go spotkać, z nim porozmawiać, albo idą odwiedzić jakąś na pielgrzymkę, odwiedzić jakąś bardzo święte miejsce, święte jaskinie. Wtedy wkładają na siebie ładne ubrania, tak? Eleganckie ubrania. Chcą, ponieważ, ale to, dlaczego to robił? Dlatego robią, że o, ja idę odwiedzić Jawa Rinpoche, ja idę odwiedzić swojego rdzennego guru, chcę wyglądać, robią to z wiarą i chcą po prostu wyglądać jak najbardziej przyzwoicie, jak najbardziej elegancko, nie po to, by po prostu być chwaleni za wygląd, tylko dlatego, że uważają, że po prostu sytuacja tego wymaga, tak, że w ten sposób pokażą szacunek, że w ten sposób będą wyglądali poważniej w tej sytuacji. Po prostu robią to z poczucia szacunku. Więc to jest jakby zupełnie inna sytuacja, prawda? Na przykład czasami oczywiście też bierzemy udział w jakichś wielkich galach albo idziemy na jakieś wesele, ślub, na jakąś ceremonię, duże wydarzenie, to wtedy również wkładamy na siebie ładne ubrania, bo po prostu staramy się wyglądać odpowiednio do tego wydarzenia, bo gdybyśmy nie włożyli ładnego ubrania, to okazalibyśmy lekceważenie tym ludziom, do których odwiedzamy. Gdybyśmy włożyli po prostu na siebie byle co, to okazalibyśmy brak szacunku tej osobie, która nas zaprosiła. Więc w takiej sytuacji oczywiście powinniśmy się odpowiednio ubrać, odpowiednio do okazji. Ale z drugiej strony, na przykład widzę, że czasami ludzie odwiedzają na przykład sierociniec albo inne miejsce, gdzie pomaga się innym, gdzie się rozdaje jedzenie dla różnych osób. Więc idziemy spotkać się z bardzo biednymi ludźmi i wkładamy drogie ubrania, malujemy się, robimy jakiś make-up drogi.
To można się zastanowić, czy idziemy tam po to, by być szczodrzy, czy po to, żeby ktoś nam zrobił zdjęcie, na którym będziemy ładnie wyglądać. Więc to jest jakby tylko przykład tego, tak? Jakby, żebyśmy, trzeba wiedzieć, co jest od... Oczywiście w naszym życiu jakby pojawia się bardzo wiele różnych sytuacji tego typu. Nie jesteśmy w stanie ich wszystkich przytoczyć. Ale mam wrażenie, że czasami na przykład sławni ludzie, tak czy sławni aktorzy, piosenkarze i tak dalej, robią wiele dobrego i niektórzy z nich robią to faktycznie z dobroci serca. Naprawdę mają życzliwość, dużo życzliwości w sobie i chcą pomóc innym. Ale z drugiej strony są też pośród nich tacy, którym wszystko jedno, co robią, chcą po prostu być postrzegani, mieć dobrą reputację. Jakby robić to po to tylko, żeby zyskać dobrą reputację, by ludzie dobrze o nich myśleli. Kiedy praktykujemy darmę, to nie powinniśmy robić nic po to, by inni nas zauważyli, by inni nas pochwalili i tak dalej. Nie powinniśmy robić czegokolwiek właśnie w takim celu. Po to tylko, by ktoś nas pochwalił. Podobnie, kiedy studiujemy filozofię, kiedy robimy różne udajemy się na różne odosobnienia medytacyjne i tak dalej. Oczywiście powinniśmy się z tego cieszyć, że to robimy. Ale czasami niektórzy mają nadzieję, że o, to jak wspaniale, jakie to wspaniała osoba, to będzie mój przyszły guru. On tyle przestudiował, ta osoba, taki jest, w jakim jest teraz wielkim lamą, takim. Tyle lat spędził na odosobnieniu. Więc wielu ludzi jakby chwali, tak, za to. Więc, ale kiedy wykonujemy te rzeczy, albo kiedy skończyliśmy na przykład jakiś retreat i tak dalej, oczywiście, że dobre jest to, że ludzie mają do nas dobre uczucia wobec tego, ale nie można tego wykorzystywać. Nie można wykorzystywać tych pochwał, nie można wykorzystywać tego jakby zachwytu, ciekawości innych ludzi w tym momencie. Kiedy ja byłam mały, było bardzo dużo starszych ludzi wokół mnie, bo którzy przychodzili do mnie, którzy nie potrafili czytać ani pisać. Nie. Byli kompletnymi analfabetami. Więc jeśli chodzi o darmę, to naprawdę niewiele o niej wiedzieli. Nie byli w stanie jakby studiować czegokolwiek, ani zrozumieć czegokolwiek. Ale w swoim życiu, kiedykolwiek mieli jakąkolwiek wolną chwilę, mówili mantry Om Mani Padme Hum tak wiele razy, jak tylko potrafili, dla dobra wszystkich czujących istot. I robili to w takich chwilach najczęściej, kiedy nikt tego nie widział i nikt tego nie, a bardzo często mówili miliony tych mantr, recytowali miliony tych mantr. Więc to jest w zasadzie taki przykład takiego doskonałego gromadzenia zasługi, doskonałej praktyki, kiedy robimy to kompletnie jakby niezauważalnie. Nikt tego nie widzi, nikt nas za to nie chwali, nikt nawet nie wie, co robimy, a robimy tego bardzo dużo i bardzo skutecznie. Najważniejsza jest nasza motywacja, nasza pierwsze nastawienie. Od tego zależy to, czy to jest, czy robimy coś faktycznie dla pożytku innych, czy robimy to tylko dla pochwał.
Musimy spojrzeć na to, co robimy, jak i dlaczego coś robimy. To jest bardzo ważne. Jeżeli mamy niewłaściwą motywację, tyle rzeczy i myślimy sobie, tyle rzeczy dobrych zrobiłem, wszyscy wszyscy powinni mnie chwalić, to tak jakby oszukujemy sami siebie. To nie jest dobre. Nasi praojcowie powiedzieli, to co wydarza się automatycznie jest Sidi, więc nie odrzucaj tego. To znaczy, że nie powinniśmy robić nic dla pochwał, bo wtedy nie jesteśmy prawdziwym praktykującym dharmę, ale jeżeli zrobimy coś dobrego, faktycznie i ktoś po prostu w nas naturalnie chwali, tak spontanicznie i naturalnie nas pochwali, to nie powinniśmy udawać, o, to nie, ja tego nie zrobiłem, nie, ja nie mam żadnych takich nie udawać, nie robić takiej, nie powinniśmy blokować tych pochwał. To Jeżeli będziemy to robić dla takiego, żeby ludziom się wydawało, że jesteśmy tacy super skromni, to nadal będziemy to robić nadal to będzie 8 światowych darm, a nie prawdziwa praktyka darmy. Nadal będziemy to robić po to, żeby ludzie myśleli, że jesteśmy skromni. Więc najlepiej jest tak, że kiedy ludzie nas chwalą, albo kiedy ludzie nas krytykują, to ani nie cieszymy się z tego, ani nie z tego pierwszego, ani nie jesteśmy źli na to drugie. Po prostu. Pewne rzeczy się wydarzają po prostu w sposób naturalny, trzeba je przyjmować w sposób naturalny. Bardzo ważne jest, żebyśmy byli niezależni wewnątrz siebie, w swoim umyśle, że żadna pochwała ani krytyka nas nie wytrąci z równowagi. Głównym powodem, dla którego gromadzimy zasługę, jeżeli robimy to po to, by inni nas chwalili, no to do niczego to nie prowadzi, nie prowadzi to nas do wyzwolenia, prawda? To jest główne sedno sprawy tutaj. Podobnie, nie tylko nie powinniśmy robić nic dla pochwał, ale też dochodzimy do tego drugiego punktu. Nie powinniśmy tego robić dla zysku, ani dla dobrej reputacji. Nie powinniśmy po prostu oczekiwać żadnych dobrych rezultatów z tego, co robimy w gruncie rzeczy. Więc jeżeli oczekujemy dobrych rezultatów z tego, co robimy. Ogólnie, kiedy robimy coś dobrego, jesteśmy na przykład szczodrzy, nie powinniśmy tego robić, żeby coś uzyskać w zamian. Jeżeli mamy taką nadzieję, taką intencję, aby uzyskać coś w zamian, to nie jest w zasadzie gromadzenie zasługi. Więc jak gromadzić zasługę? Jak robić dobre rzeczy, by gromadzić duże zasługi? Jeżeli mamy dużo przywiązania, dużo oczekiwań co do tego, co się w zamian za to wydarzy, nam wydarzy, to,
to nasza zasługa będzie słaba. Na przykład spojrzmy na pieniądze, mamy 10 tysięcy rupii i dajemy te 10 tysięcy rupii komuś. I tak sobie myślimy, kiedy dałem teraz 10 tysięcy rupii i dzięki temu w przyszłości będę bardzo bogaty. Więc zamykamy oczy i dajemy komuś te 10 tysięcy. Czy to jest dobry sposób na gromadzenie zasługi? Na pewno nie. Bo myślimy sobie, zrobię coś i dostanę dużą nagrodę, duży prezent za to dostanę na pewno. Albo będę w przyszłości bardzo bogaty. Z tego rodzaju nastawienie nie jest właściwym gromadzeniem zasługi. Ciężko nawet powiedzieć, czy to jest jakby w ogóle dobry czyn. Więc skąd te wszystkie problemy się nam biorą w życiu? Generalnie ludzie głównie interesują się dzisiaj tym, co się dzieje na zewnątrz. Różnymi rzeczami, które się pojawią na zewnątrz. Jesteśmy cały czas jakby przyciągani przez te różne atrakcyjne rzeczy, które się pojawiają. Ale mało uwagi zwracamy na to, żeby rozwijać swoje własne dobre właściwości. Raczej tworzymy taki nawyk oczekiwania czegoś w zamian, otrzymywania czegoś za to, co robimy, że coś z zewnątrz do nas wpłynie, że coś dobrego przyjdzie do nas z zewnątrz. Nigdy nie myślimy, że coś dobrego przyjdzie z naszego wnętrza, że to, co robimy, wpłynie na to, że coś w naszym wnętrzu się zmieni i wzbogaci. Tylko raczej myślimy o tym, że coś z zewnątrz do nas przyjdzie. Na przykład, kiedy sadzimy jabłonkę. Sadzimy jabłonkę i czekamy i myślimy sobie, posadziłem jabłonkę, pewnego dnia będę miał jabłka i będę mógł sobie je zjeść. Więc i czekamy, patrzymy, czekamy, aż to rośnie, jak to rośnie. Patrzymy, chodzimy, czekamy, kiedy już urosło, kiedy ono, kurczę, wyrośnie, kiedy będą te jabłka. I jesteśmy bardzo przywiązani do tego owocu, do tego rezultatu. W końcu drzewo trochę rośnie, robi się coraz większe, jabłuszka się pojawiają. I jak myślimy, zjem sobie takie jabłko wspaniałe. I więc chodzimy codziennie, oglądamy to jak to rośnie i jakie jabłka z tego będą. Więc nasze gromadzenie zasługi jakby często przypomina właśnie tego rodzaju patrzenie, jak sobie takie oczekiwania, kiedy wreszcie dostaniemy, kiedy wreszcie z naszej zasługi wyrosną jabłka, wyrosną owoce, które będziemy mogli skonsumować. Ale najlepszą zasługą jest wtedy, kiedy sadzimy jabłonkę, nie po to, by zjeść je sobie samemu zjeść te jabłka. Najlepsza zasługa płynie z tego, kiedy sadzimy taką jabłonkę w takim publicznym parku na przykład, w publicznym miejscu. Jak w jakimś publicznym parku, w publicznym jakimś wspólnym ogrodzie. I nie mamy nic przeciwko temu, że pewnego dnia to jabłonka wyrośnie, pojawią się na niej jabłka i wszyscy będą mogli korzystać z tych jabłek, wszyscy będą mogli je jeść. My będziemy mogli jakby cieszyć się tymi jabłkami, ale też wszyscy inni, którzy żyją dookoła, będą mogli sobie zerwać takie jabłko i zjeść. Więc prawdziwa praktyka darmy, prawdziwe gromadzenie zasługi powinno właśnie tak wyglądać. To oczywiście ta jabłonka to tylko taki jeden przykład. Kiedy praktykujemy, kiedy gromadzimy zasługę, rezultaty tej zasługi nie pojawią się od razu. Tak samo jak jabłonka nie rośnie jakby z chwili na chwilę, prawda?
Czasami jest tak, że robimy coś dobrego, ale nie widzimy, przez bardzo długo nie widzimy żadnych rezultatów i nic dobrego się z tego nie wynika przez długi czas. Ale kiedy naprawdę wierzymy w przyczynę i skutek, to musimy wierzyć, że prędzej czy później dobre rezultaty się pojawią, prawda? Jeżeli jesteśmy naprawdę przywiązani do tych jabłek, chodzimy i oglądamy to drzewko codziennie, po prostu nie mogąc się doczekać, kiedy ono wreszcie wyrośnie i kiedy te jabłka się na nim pojawią, to robimy to naprawdę z taką intencją, by dostać coś w zamian. Jeżeli robimy wszystko w ten sposób, by otrzymać coś w zamian, to nie jest to prawdziwe, pełne gromadzenie zasługi, które prowadzi. Więc to było 14 stan za 14 dobry czyn Miciodorży. Teraz będzie 30 minut przerwy, a potem przejdziemy do strefy 15. Więc teraz przejdziemy do 15 strefy, do 15 dobrego czynu Miciodorży. Więc zgodnie z tym podziałem w komentarzu, ta 15 dotyczy wprowadzania cierpienia na ścieżkę. I ta strefa brzmi tak. Niedorzeczne, nieznośne, uprzykrzone same w sobie, im więcej spadło na mnie karmicznych skutków, tym bardziej utwierdzałem się w przekonaniu o słuszności słów Buddy i przeświadczeniu o konieczności obracania przeciwności w ścieżkę. Mam to za jeden z moich dobrych czynów. Co to znaczy? Przez kilka dni tutaj wyjaśniałem do tej pory, że spadały na mnie Miciodorże w ciągu całego jego życia przeróżne oskarżenia, nieuzasadnione oskarżenia. Ludzie, którym on ufał, na których polegał, go zawodzili, rozczarowywali, ale też oprócz tego trzeba pamiętać, że on bardzo dużo też chorował. Ale kiedykolwiek te wszystkie przykre rzeczy mu się przytrafiały, to nie myślał sobie tak, o, jestem tulku, jestem inkarnacją karmapy, nigdy, zawsze polegam na trzech klejnotach, zawsze moje intencje są zawsze czyste dla pożytku wszystkich czujących istot, wszystko robię zgodnie z darmą, więc dlaczego to wszystko mnie spotyka? To taka niesprawiedliwość, że spotyka mnie całe zło. Miciodorży nigdy tak sobie nie pomyślał. Nigdy nie popadł w depresję z tego powodu, nigdy nie zezłościł się z tego powodu. Zamiast tego Karmapa mówił sobie, że od niemającej początku samsary my wszyscy angażowaliśmy się w różny sposób w ranienie innych. Od niemającej początku samsary zawsze raniliśmy innych, zawsze sprowadzaliśmy jakieś cierpienie na innych. Karma zawsze dojrzewa, prędzej czy później dojrzewa. Tak mówił sam Budda. Więc ponieważ tak mówił Budda, to tak po prostu jest. Mamy co do tego pewność. Kto szanuje słowa Buddy, ktoś, kto ma zaufanie do słów Buddy, to musi wierzyć, że prawo przyczyny i skutki istnieje.
W szczególności. Szczególnie jeżeli ktoś urodził się w buddyjskiej rodzinie, w rodzinie, której ma albo praktykuje dharmę, odrodził się w takich okolicznościach, że może praktykować dharmę, to wtedy żadna choroba ani przeciwności nie są problemem. One są szansą na to, żeby zrobić coś dobrego, żeby przynieść sobie i innym pożytek. To jest szansa na to, aby jeszcze głębiej, jeszcze lepiej praktykować. Jest na to wiele przykładów. W Tybecie na przykład Minarepa był największym mahasidą, tak? Ale kiedy był młody, to czarną magią zabił bardzo wiele osób i sprowadził na sobie bardzo ciężką karmę. Ale też nie myślał o tym, że to już nic na to nie poradzę. Jego nastawienie było zupełnie inne. On miał w sobie bardzo wiele odwagi. Myślał sobie, że zrobił tyle złego, ale w gruncie rzeczy to całe zło, które wyrządził, stało się przyczynkiem, jakby wzmocniło jego motywację do tego, żeby przejść te wszystkie ciężkie próby i ciężkie warunki i osiągnąć wyzwolenie i przebudzenie. Podobnie Gampopa, kiedy był młody, ożenił się, miał żonę, dwójkę dzieci, ale przyszła epidemia, jego dzieci umarły, jego żona umarła. I z powodu tego nieszczęścia poczuł takie zniechęcenie, takie olbrzymie zniechęcenie samsarą, że wkroczył na ścieżkę darmo i w końcu stał się ojcem całego Dakpokadzie. Podobnie Dzun Kiempa. Myślę, że kiedy miał 15 lat, pierwszy karmapa, Dzun Kiempa, była dziewczyna, w której się zakochał, a i ona go opuściła. Rzuciła dla kogoś innego. Co zrobił wtedy Dzun Kiempa? Zrobił się bardzo zły. Rozezłościł się i rzucił klątwę na tego drugiego człowieka, który umarł. Potem poczuł taki żal z tego powodu, że rzucił wszystko, zaczął praktykować dharmę i osiągnął przebudzenie. Więc wielkich ludzi od zwyczajnych odróżnia to, że nie poddają się. Że potrafią jakby czerpać dużą, dużą determinację z wszystkich złych przeciwności, z wszystkich błędów, które popełnili. Często my nie potrafimy wprowadzić przeciwności na ścieżkę tak, by tak naprawdę te przeciwności nam służyły, by były nam pomocne w gruncie rzeczy. W szczególności myślimy teraz, teraz praktykujemy dharmę. Jesteśmy wiekami praktykującymi dharmę i tak siebie określamy. Ale czy aby na pewno będąc praktykującym dharmę, wierzymy w prawo przyczyny i skutku? Czy na pewno wiemy, co powinniśmy porzucić, a co powinniśmy praktykować, czy co powinniśmy robić, a czego nie robić? Czasami mówi, ja tak naprawdę pilnuję swojej dyscypliny, tak jakbym pilnował swoich własnych oczu, dbam o swoje ślubowania, tak jakbym dbał o swój własny wzrok.
ale nie jest w stanie, jakby, ale to są często, bardzo często tak jakby przesadzamy w mówieniu o sobie, w myśleniu o sobie. A potem, gdy ktoś jakieś drobne słowo powie nie tak na temat tej osoby, jeżeli potem usłyszymy jakąś zniewagę drobną, jakąś krytykę, to nagle się wzburzamy. Albo na przykład bardzo często zdarza się tak, że ktoś, kogo kochamy, nas zdradza, albo na przykład gromadzimy jakieś bogactwo, które ktoś nam kradnie. Czasami pojawiają się takie sytuacje, że na przykład wybucha wojna i wszystko, co zgromadziliśmy, musimy zostawić po sobie i uciekać. Za sobą i uciekać. Więc kto teraz może powiedzieć, że jest praktykującym dharmę? Więc niektórzy myślą, o, jestem praktykującym dharmę. Jak takie okropne rzeczy mogły mi się przytrafić? Czasami ludzie bardzo się złoszczą, kiedy ktoś oczernia ich, czy też psuje ich reputację. Boją się, że stracą jakiś status w tym życiu, że wpływy stracą, że bogactwo wpłatą, reputację stracą i tak dalej. Więc tego rodzaju lęki się pojawiają, bo mamy tak naprawdę dużo przywiązania do siebie i do swojej wizji siebie. Podobnie. Czasami właśnie bardzo, bardzo przywiązani jesteśmy do tych wszystkich dobrych rzeczy, które nam się w tym życiu przytrafiły, że boimy się ich zupełnie stracić. Bardzo boimy się o nie, bardzo się troszczymy o nie. Mitja Dorje był zupełnie inny. Mitja Dorje dokładnie widział, że wszystkie czujące istoty kontroluje ich karma, że oni cały czas się ranią nawzajem, rywalizują nawzajem ze sobą i tak dalej, tylko dlatego, że po prostu że działają pod wpływem karmy, że działają pod wpływem karmicznych nawyków. I w związku z tym cały czas siebie ranią. Na przykład, kiedy ktoś jest chory na raka. Czasami lekarze mówią, nie, już nic nie możemy zrobić. Już nic nie możemy zrobić. Już tego się już nie da wyleczyć. To taka osoba bardzo cierpi, prawda? A taka czująca istota od samego początku. Przeżywała przez różne wzloty i upadki, doświadczała różnego rodzaju cierpienia. I w zasadzie taka osoba, która cały czas jest, jakby żyje pod wpływem swojej karmy, swoich karmicznych jakby rezultatów swojej karmy, w zasadzie nie różni się niczym innym od osoby, która usłyszała, że jest nieuleczalnie chora na raka. W zasadzie ich sytuacja tych dwóch ludzi jest taka sama. Mitja Dorje żył 48 lat, w zasadzie na dzisiejsze czasy to umarł bardzo młodo. I w późniejszym okresie swojego życia chorował. Nie wiem na co dokładnie chorował, ale wiemy, że to były różne choroby. Niektóre z nich sprawiały mu bardzo wiele bólu. Więc doświadczał bardzo wiele cierpienia. Ale myślał o tym w ten sposób, że całe cierpienie, którego doświadczam, jest tak naprawdę dojrzewaniem karmy, którą stworzyłem poprzez wyrządzanie cierpienia innym.
Więc bez względu na to, jak wiele bólu przeżywał, jak wiele bólu doświadczał, nawet im więcej tego cierpienia przeżywał i więcej tego bólu doświadczał, tym bardziej był uważny co do przyczyn, żeby nie stworzyć przyczyn nowego cierpienia. Więc jakby nie zajmował się owocami, rezultatami tej karmy, tylko przyczynami tej karmy. Im więcej cierpienia doświadczał, tym większe zaufanie miał do prawa przyczyny i skutku i tym bardziej uważał, by nie tworzyć nowych przyczyn cierpienia. Ponieważ jeżeli doświadczamy jakiegoś cierpienia, jeżeli jakiś ból się pojawia, to jest to rezultat, jest to karmiczny rezultat wyrządzania cierpienia. Podstawą tego cierpienia są tak naprawdę czyny, których się dopuściliśmy kiedyś w przyszłości. Jeżeli chcemy pokonać to cierpienie to i zastosować najlepsze antidotum na to, to nie stosujemy antidotum tylko takiego antidotum, które poradzi sobie z owocami tej karmy, ale również stosujemy antidotum, które poradzi sobie z przyczynami tej karmy. Miciodoczy miał wiele różnych fizycznych problemów, takich zdrowotnych problemów. Czasami bardzo cierpiał. Niektórzy myśleli, o, musimy zrobić jakieś praktyki, które odpędzą mary, czy też odpędzą jakieś przeciwności i tak dalej. Więc wielu ludzi uważało, że ponieważ że coś takiego niemożliwe, żeby taki wielki lama musiał tak dużo cierpieć, musimy zrobić jakieś praktyki w tym względzie. Ale Micio Dorje sam nie widział tego w ten sposób. Micio Dorje uważał, że to jest wypalanie się karmy, którą on kiedyś nagromadził, złej karmy, którą on kiedyś stworzył. Ludzie mają bardzo różne urzeczywistnienia i niektórzy mają więcej złej karmy, niektórzy mają mniej. Więc różnie ludzie jakby postrzegają aktywność wielkich istot, takich jak Karmapa, bo mają swoje własne jakby zaciemnienia, zasłony i czasami ludzie widzą w czysty sposób lamów i bodhisattwów, a niektórzy nie. Na przykład spójrzmy na wielkich uczniów Buddy. Najbardziej znanym jakby uczniem Buddy, arhatem, było ich ośmiu. Mówi się o wielkich ośmiu arhatach, śravakach. Więc głównymi z nich byli Shariputra i Maugalayana. Mówi się, że Prajna miał największą prajnię, zaś Maugalayana był najlepszy w wykonywaniu cudów, w tworzeniu cudów. Miał największe takie cudowne moce. Ale jak Maugalayana umarł? Była taka grupa wyznawców dżainizmu, czyli niebuddystów, tak czy inaczej. I jeden z nich pobił go tak mocno kijami, że ten zmarł. Po prostu pobili go na śmierć. Więc to był arhat, uczeń Buddy, który miał najlepsze zdolności do tworzenia cudów, a ostatecznie zmarł pobity kijami.
To co, nie mógł nic zrobić w swojej obronie? O co chodzi? Wyjaśnienie jest takie, że w przeszłości nagromadził taką karmę bicia innych. Więc tak czy inaczej, wcześniej czy później taka karma musi być, trzeba jej doświadczyć, jej rezultatów trzeba, ona prędzej czy później dojrzeje. Czasami nie wiemy, są różne rodzaje karmy, niektórą można oczyścić, co do niektórej mamy, nie możemy mieć pewności, jak ona dojrzeje, w jaki sposób jakby do nas wróci, a jest tego rodzaju karma, o której możemy mieć pewność, jak ona dojrzeje i że prędzej czy później dojrzeje. I tutaj chodziło o tego rodzaju karmę. Więc tutaj on jakby po prostu nie miał wyjścia. On nie mógł żadne moce magiczne mu nie pomogły. Po prostu inni pobili go na śmierć. Więc nawet on nie mógł jakby zapobiec dojrzewaniu własnej karmy. Nawet sam Budda, który, nawet Buddzie się przytrafiały różne przykre rzeczy. Na przykład ktoś zrzucił kamień na jego stopę i poranił mu stopę i tak dalej. Kiedy spojrzymy na wielu Buddów i Bodhisattwów, to każdy jakby przeżył w mniejszym lub większym stopniu jakieś przykrości, jakieś przeszkody. A to dlatego, że ludzie tworzą to, inni ludzie ze względu na swoje zaciemnienia, swoje własne zaślepienie, po prostu nie widzą bodhisattwów jako bodhisattwów, starają się czynić przeszkody, starają się im przeszkodzić. Nawet Buddy, nie każdy postrzegał Buddy jako dobrego człowieka. Nie możemy wymagać, żeby wszyscy myśleli o nas dobrze, żeby wszyscy nas tak samo postrzegali. Każdy ma swoje własne zaciemnienia, każdy ma swoje własne ograniczenia. I nie wymagajmy, aby ci ludzie jakby widzieli świat dokładnie w ten sam sposób i żeby widzieli nas i wszystkich Buddów i Bodhisattwów w ten sam sposób. Więc chciałbym, zrobiłam takie podsumowanie tego piątego, tego piętnastego, tej piętnastego, dobrego czynu, piętnastej strofy. Pierwszy punkt to jest taki, że... Czasami technologia jakby nie robi tego, co chcemy, żeby robiła, więc tutaj jakby wracamy do naszego slajdu. Więc to jest tych pięć głównych punktów. Pierwszym jest to, że przeciwności i cierpienie są rezultatami złej karmy gromadzonej od nie mającej początku samsary, więc musimy wierzyć w prawo przyczyny i skutku. W zasadzie to jest esencja buddyzmu. Prawo przyczyny i skutku jest w zasadzie esencją buddyzmu, są jakby sednem buddyzmu. Często o tym mówimy, o tym prawie przyczyny i skutku, tak? Często mówimy o karmie. Więc dlaczego doświadczamy przeciwności i cierpienia? One są rezultatami, owocami z naszych złych działań, zgromadzonych, jakby dokonanych w przeszłości. Nie tylko w tym życiu, ale w każdym innym życiu, wszystkie przyjemności, szczęście, sława, cierpienie, problemy i tak dalej, one wszystkie są rezultatem karmy. Więc jak do tego dochodzi? One są po prostu rezultatem czynów dokonanych w przeszłości.
Więc to jest jakby jeden fakt, który jakby trzeba brać tu pod uwagę. Drugi, że życie jest pełne cierpienia i w zasadzie jest niesprawiedliwe. Jest po prostu z zewnątrz, jak spojrzymy na tylko nasze jedno życie, to ono zawsze będzie niesprawiedliwe. Taka jest natura życia, taka jest natura samsary. W każdym życiu możemy powiedzieć, nie ma sprawiedliwości w życiu, nie ma życie. Zazwyczaj zastanawiamy się, dlaczego ja cierpię, dlaczego mnie się to przytrafia, dlaczego mnie życie traktuje w tak paskudny sposób, dlaczego ludzie mnie tak krytykują cały czas, dlaczego osoba, którą kochałem, mnie opuściła. Albo na przykład ktoś z mojej rodziny tak wcześnie umarł. Dlaczego dopadają nas takie okropne choroby? Albo dlaczego ja cierpię na taką okropną chorobę, a nie ktoś inny? Dlaczego straciłem pracę? Dlaczego mam tyle problemów w moim życiu? Tyle cierpienia doświadczam w swoim życiu? Więc tego rodzaju pytania pojawiają się cały czas. Życie jest niesprawiedliwe. Niektórzy robią się bardzo szybko bogaci bez powodu, a niektórzy cierpią i są biedni całe życie. Nie ma sprawiedliwości. Cały czas robię tylko dobre rzeczy. Jestem dobrym człowiekiem. I nic, ni, niczego nie ma, ni, nie ma czegokolwiek, czego mógłbym się wstydzić. A cały czas mam problemy. Cały czas mam kłody. Ktoś mi rzuca kłody pod nogi. A niektórzy w ogóle nic nie robią, w ogóle nawet nie pracują, a mają wszystko. I nie mają żadnych problemów. Krótko mówiąc, życie jest niesprawiedliwe, życie jest podłe. Tak bardzo często myślimy, prawda? Więc z jednej perspektywy, jeżeli tak myślimy, to po prostu nie rozumiemy prawa przyczyny i skutku. Nie wierzymy w prawo przyczyny i skutku, tak naprawdę. Więc najpierw musimy się zapytać, skąd cierpienie i szczęście pochodzą? Skąd one się biorą? To jest główne pytanie, które powinniśmy sobie zadać. Jak powiedziałem wcześniej, wszystkie doświadczane przez nas momenty szczęścia i bólu są rezultatem karmy, jakby nagromadzonej w przeszłości. Ale co to znaczy przeszłość? Jak duża jest ta przeszłość? To może być wczoraj, to może być przeszłe życie, albo to może być jeszcze jakieś tam przeszłe życie. Większość karmy, której teraz doświadczamy, nagromadziliśmy w przeszłych w którymś przeszłym życiu. Więc to może być bardzo dawno temu. Nawet nie możemy, jakby, nawet ciężko sobie pomyśleć, kiedy było to pierwsze życie, kiedy to się w ogóle zaczęło. Więc to znaczy, że tych żywotów było bardzo, bardzo wiele. Więc jak mamy taką olbrzymią, niezliczalną w zasadzie ilość jakby żyć, to ile karmy my w tym samym całym czasie nagromadziliśmy? Czy słyszycie ten hałas z zewnątrz? Okej.
맞아. 자들이 아솔이야. 생아마 당매베 지에베 인주사네. 정신기. Więc mieliśmy niezliczoną ilość różnych żywotów, przeżyliśmy już do tej pory, więc karma, którą nagromadziliśmy przez ten cały długi czas, jest naprawdę niezliczona. Więc kiedy myślimy sobie, że to życie jest niesprawiedliwe, nie i złe, to powinniśmy pamiętać, że w bardzo wielu różnych okolicznościach, różnych poprzednich żywotach dokonywaliśmy różnych rzeczy. W zasadzie to, czego teraz doświadczamy, jest w zasadzie z punktu widzenia prawa i przyczyny i skutku jest najbardziej sprawiedliwe, jak jest z możliwych. To jest właśnie tak naprawdę najprawdziwsza sprawiedliwość. Ale jeżeli nie wierzymy w prawo przyczyny i skutku, nawet jeżeli mamy wątpliwości co do prawa i przyczyny i skutku, jeżeli nie wierzymy w to, że żyjemy w samsarze od nie mającego początku czasu, to oczywiście, że to nie ma sensu, że to wszystko jest wtedy niesprawiedliwe. Teraz trzecim punktem jest to, że cierpienie i przeszkody pojawiają się nawet takim istotom jak Budda czy Karmapa. Kiedy mówimy o prawie przyczyny i skutku, to zaczynamy się zastanawiać, czy to prawo ma jakiś limit, czy bo przecież nawet Bhagavan Buddha doświadczał cierpienia. W różnych sutrach mówi się, że ciało Buddy było jakby pod potwierdzeniem prawdy o cierpieniu. Więc Budda również cierpiał przeróżne, miał różne problemy zdrowotne i tak dalej. Jak wspomniałem wcześniej, Budda miał bóle głowy, doświadczał bólu głowy. Na przykład czasami jakieś coś wchodziło jakby coś, co, jakieś ostre elementy wchodziły w skórę jego stóp, tak? A również Devadatta, jego przeciwnik, stwarzał mu bardzo dużo problemów. Ciernie, raniły go ciernie w stopy. Więc, a to, co karmopowie, czego karmopowie doświadczyli, to większość ludzi nigdy w ogóle takich problemów nie doświadczyli. Spójrzcie na mnie. Wielu ludzi nie doświadczyło takich problemów, jakich ja doświadczyłem w tym życiu. Dla większości karmapów życie było bardzo trudne. Bardzo często wciągani byli w różne polityczne konflikty, w różne problemy, naciski i tak dalej. Ludzie często nie rozumieją tego. Jeżeli się im to wszystko wyjaśni, to często nie wierzą w coś takiego, że tego rodzaju problemy karmapowie mieli. Ale co ich odróżniało od innych, to jest to, że mimo tych wszystkich problemów i cierpienia nigdy się nie poddawali. Nigdy nie porzucali swojej aktywności. Nigdy nie zaprzestali tego dzieła, swojego działania. Cały czas szli naprzód, szli do przodu. A to dlatego, że mieli odwagę i pragnienie i zrozumienie, które było nadprzeciętne. Hmm.
Oni nigdy nie uważali, że to życie powinno być sprawiedliwe i dobre dla nich. Nigdy nie wymagali czegoś takiego, nigdy nie oczekiwali czegoś takiego. Nigdy nie wątpili w prawo przyczyny i skutku. Więc doświadczali przeróżnych problemów, przeróżnego cierpienia. Oni cały czas wierzyli, wiedzieli, że to, czego doświadczają, jest rezultatem przeróżnej karmy, którą nagromadzili w przeszłości, ale też nie paraliżowało ich to, nie cały czas szli do przodu, cały czas nie opuszczała ich odwaga. Mieli takie bardzo głębokie zrozumienie prawa przyczyny i skutku. Mieli pewność co do tego, jak ono działa. Wiedzieli, że to wszystko, czego doświadczają, jest rezultatem poprzedniej karmy. Nie opuszczała ich nigdy odwaga. Dlatego bez względu na to, jak złe przeciwności, jak złe okoliczności, w głębi duszy akceptowali je. Nigdy nie mówili, o to już za dużo, ja już się poddaję. Ja już mam dość. Nawet przez chwilę nie zawahali się, nawet nie przez chwilę nie przestawali, jakby nie tracili zaufania do trzech klejnotów. Więc kiedy się zastanowimy nad tym naprawdę, jaka jest różnica pomiędzy nami a karmapami czy innymi mistrzami, to nie jest to, że im jest wszystko, oni mają świetne życie, a my nie. Główna różnica pomiędzy nami a nimi polega na tym, że kiedy pojawiają się te przeciwności i złe okoliczności, to my i oni w różny sposób na nie patrzymy, w różny sposób je postrzegamy. Oni nigdy nikogo o nic nie oskarżali, oni nigdy nie mieli żalu do nikogo. Oni nigdy nie mówili, o to wina tej i tej osoby, to jest cały problem mojego życia, te dwie osoby. Nigdy się do czegoś takiego, nigdy tak, niczego takiego od nich byście nie usłyszeli. Oni po prostu rozumieli, że wszystko, czego doświadczają, jest rezultatem złej karmy. I po prostu robili wszystko, by więcej już takiej karmy nie doświadczać. Widzieli, że wszystkie istoty kontroluje karma, kontroluje prawo przyczyny i skutku, i patrząc na to, mieli jeszcze więcej współczucia dla nich, dla tych istot. Gdy ludzie ranili karmapów, oskarżali o coś, oni nawet, ich to nie wzruszało. Karmapowie nawet, nie o to chodzi nawet, że nie mieli żalu do tych ludzi. Oni po prostu byli kompletnie nie wzruszeni. Oni nawet nie poczuli żadnej złości. Wręcz przeciwnie, to jeszcze bardziej pogłębiało ich bodhicittę. A dlaczego? Dlatego, że naprawdę wierzyli w prawo przyczyny i skutku. Różne inkarnacje karmapów mieli różną osobowość. Tak, każdy z karmapów miał swoją własną osobowość. Niektórzy byli bardzo tacy groźni. Byli bardzo surowi. Ale w gruncie rzeczy... Ale w gruncie rzeczy to tak naprawdę to było, zachowywali się jak taka kochająca matka, która często traciła, jakby ulegała wzburzeniu, i jak coś się działo jej dzieciom, to krzyczała. To krzyczała na te dzieci i chciała po prostu dla nich jak najlepiej. Krzyczała, żeby wybić im jakieś głupie pomysły z głowy i tak dalej. Więc niektórzy karmapowie właśnie w ten sposób się zachowywali. Ale to była tylko, pamiętajmy, że to była tylko taka zewnętrzna osobowość, zewnętrzna ekspresja.
Kiedy myślimy o wszystkich, o wielkich bodhisattwach, mówimy o wielkich bodhisattwach, to mówimy, że oni są tacy młodzieńczy, tak? I wtedy myślimy, wtedy wyobrażamy sobie, że bodhisattwowie są tacy dziecinni, czyści, w zasadzie tacy dziecięcy właśnie, że są mało skomplikowani i nie mają żadnych problemów. Dlatego mówi się, że bodhisattwowie są młodzieńczy, właśnie ze względu na tą taką czystość wewnętrzną. Niektórzy karmapowie bardzo często, nawet jeżeli się, że tak powiem, krzyczeli, złościli, to w środku byli bardzo, bardzo tacy dziecinni, dziecięcy. A niektórzy inni karmapowie z zewnątrz byli bardzo cierpliwi, bardzo tacy cierpliwi, spokojni, jak takie łagodne, kochające matki dla swoich dzieci, wszystko jedno, ile dzieci nabroiły, to one jakby nigdy się nie złościły i tak dalej. Więc niektórzy karmapowie mieli taką osobowość i tak traktowali swoich uczniów. Tak czy inaczej, bez względu na to, kim jesteśmy, nie ma pośród nas nikogo, kto nie doświadczyłby żadnego cierpienia, żadnych problemów. Czasami te problemy pojawiają się z wewnątrz, czasami z zewnątrz. Każdy z nas czegoś takiego doświadczył. A niektórzy się zdają w ogóle nie doświadczyć żadnych problemów. Wszystko im idzie doskonale. Czasami takie mamy wrażenie, o, tym ludziom to w ogóle wszystko się cały czas powodzi. Jeżeli nie rozumiemy prawa przyczyny i skutku, to wtedy możemy myśleć, o, życie jest niesprawiedliwe. Niektórzy są tacy bogaci, a niektórzy tacy biedni. Niektórzy pracują całe życie i nic z tego nie mają, a niektórzy bez pracy się bogacą. Jak to jest możliwe? My teraz po prostu nie pamiętamy naszych poprzednich żywotów. Nie widzimy tych sytuacji, w których byliśmy, w których podejmowaliśmy się określonych działań, złych i lub dobrych. Ale jeżeli uwierzymy, że to naprawdę te wszystkie działania, te wszystkie rzeczy, które teraz doświadczamy, są rezultatem poprzednich działań, to bardzo mocno poprawi nasze życie, to bardzo mocno wzmocni naszą praktykę. Spójrzmy na pewne sytuacje szczegółowo. Wiara w prawe przyczyny i skutku. Większość ludzi nie wierzy w to w 100%. Ale tak naprawdę nie jest tak, że nie wierzymy kompletnie w prawo przyczyny i skutku, prawda? Gdybyśmy nie wierzyli w prawo przyczyny i skutku zupełnie, to byśmy w ogóle nic nie robili i nie podejmowali się żadnych działań i żadnych... Dlaczego rolnicy zasiewają pole? Bo wierzą, że coś z niego wyrośnie. Wiedzą, że z pewnych działań będą pewne rezultaty. To też jest prawo przyczyny i skutku, prawda? Pracujemy i wierzymy, że ta praca przyniesie określone rezultaty. Wkładamy wysiłek w jakieś działania i wierzymy, że określone działanie przyniesie określone rezultaty. Więc nie możemy powiedzieć, że nie wierzymy w prawo przyczyny i skutku całkowicie. Tak naprawdę mamy przekonanie w sobie już wszyscy, że określone działania przynoszą określone rezultaty. Problem pojawia się wtedy, gdy zaczynamy myśleć o przeszłych żywotach, bo kiedy mówimy o wszystkich swoich przeszłych żywotach, to się robi taki olbrzymi okres czasu.
I nie widzimy, nie wiemy, nie znamy tych wszystkich działań, które kiedy my jesteśmy tacy rozczarowani trochę. To było tak dawno. Jakie to ma znaczenie? No to było tak dawno. Już nie pamiętamy, co tam wtedy zrobiliśmy, a teraz musimy doświadczać rezultatów tych czynów. Więc tutaj, na tym polega problem. Więc pewien poziom wiary w przyczyny i skutek już posiadamy, ale też kiedy mówimy o czterech prawdach szlachetnych, kiedy mówimy o prawdzie o cierpieniu, to mówi się wtedy, że samsara jest w zasadzie tylko cierpieniem, że w zasadzie niektórzy w ogóle mówią w ten sposób, że w zasadzie cała samsara jest tylko cierpieniem, że nie ma w ogóle żadnego szczęścia w samsarze, tak w gruncie rzeczy. Że wszystko jest wymieszane z cierpieniem. Na tym samsara polega. Po prostu po prostu urodziliśmy się w samsarze i pewnych rzeczy nie unikniemy. To jest po prostu niemożliwe. Bez względu na to, jak będziemy próbować, nie unikniemy pewnych prawd samsary. Nie unikniemy pewnych doświadczenia pewnych warunków samsary. I co wtedy robimy? Wtedy właśnie jedynym sposobem jest wyzwolenie. Bo to właśnie praktykujemy dharmę. Inaczej nie byłoby sensu jakby wkładać wysiłku w osiąganie wyzwolenia. Cierpimy od samego początku. Urodziliśmy się i od razu cierpimy. I wszyscy tak mają, wszyscy tego doświadczają. To był czwarty punkt. Aha, teraz będzie czwarty punkt, że wszystko czego doświadczamy, zależy od naszego umysłu, od naszego nastawienia. Wiele rzeczy różnych pojawia się w życiu naszym. Kiedy te wszystkie różne okoliczności się pojawiają, Największe znaczenie ma to, jakie mamy do tych okoliczności nastawienie, jak je postrzegamy, jak o nich myślimy. Na przykład mamy stół i na tym stole stoi szklanka. Szklanka jest do połowy pełna. Więc optymista powie, optymista pomyśli, nadal mam pół szklanki wody. A pesymista powie, tylko połowa została. No to okropne. I to jest dobry przykład. To pokazuje, jak pesymista zawsze będzie widział tylko złe rzeczy w tym, co się wydarza. Nic mi się nie udaje. Wszyscy mi o coś oskarżają. Wszyscy mają do mnie jakieś pretensje. Dlaczego ja zachorowałem na COVID? Nikt inny nie zachorował na COVID, tylko ja. Optymista zaś pomyśli. Coś złego się zdarzyło. W ten sposób oczyściłem jakąś swoją karmę z przeszłego życia. Udało mi się to oczyszczyć, szczęśliwe przez to przeszedłem. To jest tak jak test w tym życiu. Daje mi określoną wiedzę na temat samego siebie. To jest szansa na to, żeby oczyścić karmę z przeszłości, żeby się czegoś nauczyć. Istnieje bardzo wiele sytuacji tego rodzaju życia. Oczywiście niektóre sytuacje są bardzo ważne, bardzo. Ale naprawdę niektóre rzeczy w porównaniu z tym wszystkim, czego doświadczaliśmy w przeszłości, taka jakaś choroba, COVID, to ma znaczenie. To jest kropla w morzu.
To wszystko zależy od tego, jak patrzymy na daną rzecz, jak ją oceniamy. Sytuacja może być dobra lub zła w zależności od tego, jak ją postrzegamy, jakie mamy do niej nastawienie. Dlatego bardzo ważny jest trening umysłu, bardzo ważne jest nastawienie, które w sobie pielęgnujemy. Musimy jakby dbać o to, jak myślimy o życiu, o świecie. Musimy to badać i musimy to korygować. Piąty punkt to, kiedy dotyczy tego, że kiedy przeciwności się pojawiają, to jest to szansa na zgromadzenie bardzo wielkiej zasługi. Więc kiedy pojawia się coś złego, czasami mamy taki doprawdy kryzys w życiu. Musimy zrozumieć, że to jest ten moment, w którym jesteśmy bardzo nisko, tak? Doszliśmy do jakiegoś bardzo niskiego poziomu w swoim życiu. Mówi się czasami, że sięgnęliśmy dna. To jest możliwe, to jest bardzo wielka szansa na to, żeby nagromić wielkie zasługi. Dlaczego? Bo zasługa jest jak woda. Woda spływa w dół, więc wąwozem spływa w dół do tych najniżej położonych miejsc ziemi. Więc kiedy dochodzimy do tego dna, swojego dna, to jest najlepsza szansa, najlepsza okazja do tego, żeby nagromadzić dużo zasługi. Więc jak zgromadzić taką zasługę wtedy? Po pierwsze, gdy pojawia się coś złego, musimy rozpoznać, że to jest właśnie szansa na osiągnięcie, na nagromadzenie zasługi i że nie możemy tej szansy zmarnować. Że to jest ta szansa na oczyszczenie zaciemnień i nagromadzenie zasługi. Jeżeli ktoś nas rani, ktoś wyrządza nam krzywdę, to najważniejszą rzeczą jest to, żeby nie myśleć o tej osobie źle. Jeżeli pomyślimy o tej osobie źle, to tak naprawdę cała nasza zasługa się po prostu pomnaża w niestworzony, nie, 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 niezwykły sposób. Jeżeli dobrze traktujemy innych ludzi, to inni zazwyczaj odpłacają się tym samym, prawda? Więc tak czy inaczej, kiedy to jest tak jakby sam fakt, że nie odczuwamy złości, ani nie myślimy o tych ludziach źle, sprawia, że tworzymy bardzo wielką zasługę. Więc to jest olbrzymia szansa, szansa na to, żeby praktykować trening umysłu. To jest tak, jakbyśmy spotkali autentycznego lamę, autentycznego nauczyciela naszego, czyli, bo prawdziwy nauczyciel to jest ktoś, kto potrafi przemienić nasz umysł, prawda? Ktoś, kto potrafi wpłynąć na nas tak, że nasz umysł się zmienia, że nasz umysł się doskonali. Więc jeżeli chcemy ćwiczyć swój umysł, najlepszą formą ćwiczenia jest doświadczanie czegoś trudnego, czegoś problematycznego. Gdyby wszystko szło dobrze, to jak mielibyśmy ćwiczyć swój umysł? Musimy doświadczyć jakichś złych okoliczności. Tak jak jest takie powiedzenie, że bitwa przygotowuje nas na wojnę. Musimy coś, czego świadczyć czegoś złego, żeby się nauczyć, jak doświadczać czegoś złego.
Jeżeli wszystko jest wszystko fajnie, mamy takie współczucie, nic złego się nie dzieje, to wszyscy się uśmiechamy do siebie nawzajem i tak dalej. Ale dopiero wtedy, kiedy pojawiają się jakieś problemy, dopiero wtedy, kiedy pojawiają się jakieś trudności, to nagle jakby okazuje się, czy naprawdę mamy wiarę w trzy klejnoty i naszych guru. Właśnie wtedy, kiedy pojawiają się problemy, musimy pamiętać, że w którymś momencie przyjdzie nam umrzeć. Ten moment nadejdzie na pewno. Kiedy już będziemy doświadczać swoich ostatnich oddechów, więc co wtedy nam pozostanie? Pozostanie nam tylko wiara w trzy klejnoty i w naszych guru. Jeżeli to stracimy, jeżeli w tym się nie wyćwiczymy, nie wyćwiczymy tego rodzaju wiary, tego rodzaju nastawienia, to będziemy w dużych tarapatach w momencie śmierci. Więc jeżeli teraz, kiedy w miarę dobrze nam się powodzi, jesteśmy w miarę bezpieczni i tak dalej, jeżeli teraz nie możemy sobie poradzić z najmniejszymi problemami, trudnościami, to co dopiero się stanie, kiedy będziemy na łożu śmierci, kiedy przyjdzie nam umrzeć? Musimy wykorzystywać te momenty trudności, żalu, strachu, przerażenia, którego teraz doświadczamy, aby ćwiczyć się w tym kultywowaniu wiary, w tym kultywowaniu dobrego nastawienia i tak dalej. Problemy pojawią się tak czy inaczej. Wszystkim się nam przytrafiają. Wszyscy przechodzimy przez różnego rodzaju cierpienie i problemy. Musimy naprawdę patrzeć na to jako dobrą szansę na to, żeby się ćwiczyć, żeby się sprawdzać, żeby jest to dobra okazja na to, żeby się przetestować swój umysł, swoją siłę umysłu, wiary i tak dalej, zaufania. To w ten sposób jakby jeżeli będziemy ćwiczyć i budować i wykorzystywać te wszystkie szanse, to pojawi się w nas jeszcze większej odwagi, by właśnie nie marnować takich szans i by ćwiczyć się jeszcze bardziej i w ten sposób lepiej przygotujemy się na moment śmierci na przykład. Różnicą pomiędzy nami a wielkimi istotami jest co? Większą różnicą jest to, to nie jest to, że oni nie cierpią, a tylko my cierpimy. Czasami oni więcej cierpią, mają większe problemy niż my. Im większa aktywność lamy, tym więcej problemów się mu pojawia. Tym więcej przeszkód się pojawia. Różnica jest taka, że wielkie istoty się nie poddają, że mają tyle odwagi, że zawsze się podnoszą i idą dalej. Nigdy problemy i przeciwności nigdy ich nie przygniatają. Nigdy, jeżeli chcemy być wielkimi istotami, również musimy umieć się podnieść. Również musimy mieć odwagę, by wstać i iść dalej. Teraz jest jeszcze jedna rzecz. Więc to jest jakby koniec tego wykładu dzisiejszego. Ja chciałbym przekazać wam lung.
2019 roku, gdy byłem w Europie, wiele wielkich istot ma różne wielkie jakieś takie wizje, sny i tak dalej, znaki. Mi się to nigdy nie przytrafia, ale kilka lat temu, kiedy byłem w Europie, w 2019 roku, jednego wieczoru miałem taki sen. Spotkałem Trangu Rinpoche w tym śnie. I w tym śnie jakby robiłem takie ceremonie długiego życia dla Rinpoche. Mówiłem różne modlitwy. I tam jest taka recytacja. Więc jakby napisałem taką modlitwę długiego życia dla Rinpoche. I kiedy się obudziłem, to pamiętałem te słowa tej modlitwy, więc pomyślałem sobie, że to jest dość niezwykłe i spisałem tą modlitwę. I przekazałem ją kilku osobom. Dlatego nie chcę więcej na ten temat mówić. Kęcien Trangu Rinpoche jest jednym z największych lamów. Jego życzliwość dla Kamdzang i dla naszych klasztorów, na naszej linii jest olbrzymia. Wielu lamów już odeszło, takich tego rodzaju lamów, Bokar Rinpoche i Tenga Rinpoche odszedł i wielu innych starszych lamów odeszło. Kempo Tsultrym Rinpoche jakby nie jest w 100% tak zdrowy, dlatego fakt, że Trangu Rinpoche nadal żyje, nadal jest wśród nas i nadal naucza, to jest po prostu niezwykłe. Powinniśmy tego jakby cieszyć się z tego całym sercem. Oczywiście Rinpoche już jest w bardzo podeszłym wieku. Jest tak jak wielki skarb. Że nadal przynosi pożytek istotom i naukom. Ma się wrażenie, że to jest po prostu, że aktywność takiego bodhisattwy jest po prostu nieograniczona i cały czas modlimy się, aby pozostał z nami przez niezmierzony czas. Więc ja codziennie się o to modlę. Ogólnie dla wszystkich czujących istot, ja mówię, recytuję modlitwę o długie życie Dalai Lamy codziennie. Recytuję modlitwę o długie życie wszystkich wielkich istot Karma Kamdzang, z wszystkich synów serca. Uważam, że gdyby te istoty długo z nami zostały, to byłoby to bardzo niezwykłe i bardzo pomyślne. Jeżeli odejdą, to będziemy doświadczali wielkiego cierpienia, dlatego powinniśmy często recytować różne modlitwy o długie życie, więc pomyślałem sobie, że przekażę tą modlitwę o długie życie Trangu Rinpoche. Nie wiem, jak ją mogę pokazać. Okej, to jest tylko po tybetańsku tutaj, ta modlitwa. Więc będę to recytował i dam wam przekaz. Słyszycie mnie, prawda? Okej. To brzmi mniej więcej tak, że pomiędzy po swoimi złączonymi dłońmi wielki Amitayusie trzymasz wadzę nieśmiertelności, która wypełniona jest nektarem niesplamionej mądrości. Wielki Amitayusie, obdarz nas pomyślnością. Ty wielki lwie mowy,
który, jakby twoja mowa brzmi jak rekolwa. Mamy to po angielsku, po prostu rzucimy na Facebook albo gdzieś. Chciałbym powiedzieć jeszcze kilka słów na temat. Chciałbym powiedzieć kilka słów mam jeszcze kilka słów do przekazania do wszystkich ośrodków Trangu Rinpoche'ego, ale przekażę to im bezpośrednio.